Nowa usługa dla mieszkańców to krakowska meblarnia, czyli takie miejsce na terenie lamusowni, gdzie można zostawiać takie meble, które rokują, to znaczy meble, które my możemy odnowić i możemy wrócić je do życia w pewnym sensie, bo do tej pory odpady wielkogabarytowe były odbierane od mieszkańców w ramach normalnych odbiorów przy ich altanach śmietnikowych i zazwyczaj ulegały zniszczeniu. Teraz, jeżeli ktoś widzi, że jego mebel, którego on już nie potrzebuje, jeszcze może komuś służyć, może to oddać do krakowskiej meblarni. Nasi stolarze podejmą się naprawy i jeśli wyniki będą zadowalające, to będziemy myśleli o tym, żeby wystawiać takie meble na aukcjach. Dzięki temu, że ktoś odda tą szafę, my ją naprawimy i ona wróci do czyjegoś mieszkania, unikamy wytworzenia nowego mebla, to znaczy unikamy wycinania drzew, unikamy całego procesu produkcji. Nie powstają przy tym żadne odpady ani nowy produkt, więc no, to jest najlepsza rzecz, jaką można zrobić postępując z odpadami, czyli po prostu zapobiegać ich powstawaniu. Zasada jest bardzo prosta. Na terenie lamusowni tuż przy wjeździe jest kontener z otwartymi drzwiami, które wykroiliśmy specjalnie po to. Wystarczy po prostu przy nim zaparkować, czy po prostu podejść z tym przedmiotem, który chcemy zostawić. Może to być stół, może to być szafa, może to być krzesło, łóżko, nawet małe przedmioty. Wejść i zostawić. Krakowska meblarnia jest czynna w godzinach pracy lamusowni, czyli od poniedziałku do piątku od 10 do 18, a w soboty od 7.30 do 18.